Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku nowa kolekcja, moi kochani. Jeżeli byliście na dużym kanale, to zapewne wiecie, że wyszła kolekcja Tops Medja. Tak, ekstra sezon 23-24. Wczoraj u nas w Polsce również się pojawiła i właśnie udało się zakupić e ekopaki. Zrobimy sobie dzisiaj na odcinku pojedynek pomiędzy kartami limitowanymi. W środku można trafić różnego rodzaju ekskluzywne karty Black Age Edition, autografy, karty Energy, chromy i wiele, wiele innych. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Rozrywamy pudełko, wyciągamy saszetki. Mamy 3 plus saszetkę z limitką. Jest jedna w środku karta limitowana. O 14 bądź 15 na dużym kanale będzie, moi kochani, kolejny odcinek. Otworzę całego Display Boxa. Także już teraz Was serdecznie zapraszam, a my teraz sobie otworzymy saszetki z limitkami i sprawdzimy, kto nam tutaj wpadnie na puli, czyli Giovanni Di Lorenzo na karcie limitowanej czyli Napoli kontra Barcelona. Mamy tutaj Lucy Bronze. No, to jest oczywiście piłkarka, ale będziemy szukać kart Barcelony. Więc to się nic nie zmienia. saszetki w sumie możemy złączyć. I tutaj mamy na saszetce Olmo, Lukaku, Osimhen, Isak, Bellingham, no i piłkarka. Ja na tych piłkarkach za bardzo się nie znam. Dlatego nie będę tam strzelał, kto to jest. I pierwsza saszetka: Global Gamer Zacha z Galatasaray. Crowd Connection Angel Di Maria Benfica. Kit, Philip Max Eintracht. Tutaj mamy kartę z finałem w Atenach. Liga Konferencji będzie miała tam finał. I teraz mamy kobiety, piłkarki. Lauren James z Chelsea, Limelight. E, ta sama karta, ale z Realu, Teresa Abeleira Tunnel View, Joshua Kimmich z Bayernu. Następnie Ewe Kit Serginio Dest PSV Eindhoven, Gerhard Struber z Salzburga to jest menadżer. Następnie Assist Master Buka Josaka z Arsenalu, Karta Krystal Diego Alonso menadżer z i karta Kings of Europe. Musa Diabi z Aston Villa. Czyli niestety w pierwszej saszetce nam nic nie wpadło ani dla Neapolu ani dla Barcelony. Saszetka numer 2. I mamy tutaj z Milanu Crowd Connection, Giru. hatrick Hiro Kolomani, Paris Saint-Germain. Brighton, Joao Hydro Eway Kit. Skład update Robin Koch z Eintrachtu. Assist Master Vinicius Real Madrid. Limelight Ada Hageberg z Lyonu. Znowu mamy piłkarkę, tym razem Marie Antoinette Katoto Limelight Paris Saint Germain. Kop miners Skład update Atalanta. I z Milanu mamy menadżera Stefano Pioliego Do tego Atletico Lemar away kit I jest karta Klub 100 Kwicza Kwaraczelia i mamy pierwszy punkcik dla Neapolu 1-0 prowadzi Napoli I tutaj jeszcze karta Zakaniego Kings of Europe Z Lazio Czyli na prowadzeniu Napoli, paszetka numer 3. I tutaj mamy João Nevesa z Benfiki Breakthrough Baller. Następnie Calum McGregor Global Gamer Celtic Assist Master Nicolo Barella Inter Mats Wifer Ewekit, Feyenoord Mazraki z Bayernu Eway Kit, Assist Master Pellegrini Roma i mamy Barcelona Lucy Bronze we własnej osobie, na limitce również jest. I teraz tutaj na wpadła Remis 1-1. Danilo Pereira, Pitchside Rangersi, i coś tutaj jest konkretnego, moi kochani. Erling. Haland na karcie pro Elidno, ale trafienie. Wow. Erling Haland. Do tego Napoli Alex Meret, squad update i ponownie Napoli prowadzi karta Krystal I tutaj Jarrod Bowen Kings of Europe West Ham. Czyli do przerwy prowadzi Napoli1. Piękne trafienie Erlinga Hollanda i kolejna saszetka Arda Giller, Breakthrough Baller Real Boniface Global Gamer Bayer Leverkusen Tapsoba away kit Bayer Leverkusen Finał w Dublinie Ligi Europy Napoli Amir Rachmani skład update i prowadzi Napoli. Już 3-1. Jak się nie mylę, to chyba Napoli jest również z Barceloną skonfrontowane w tej e, rundzie Pucharowej. Teraz poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Limelight Ryten z Chelsea. Skład update Kop z Atalanta. Away Kid Kokciu Benfica. Simakan Pitchside Lipsk. I mamy drugą kartę dla Barcelony: Limelight, Ona Battle 3 do 2. Marcus Edwards, Men of the Match, Sporting i karta Muza Diabis Aston Villa Kings of Europe. Zostały dwie saszetki i robi się coraz ciekawiej. Crowd Connection Alexander Arnold z Liverpoolu. Wow, Mega Boost, Erling Haaland, Manchester City. Squad Update, Fati, Brighton. Gonzales Porto. Assist Master, Pellegrini, Roma. Katoto, Limelight, Paris Saint Germain. Away Kit, Hulmand, Sporting. Pitchside, Trossard, Arsenal. I znowu coś tutaj jest. Wow, Jude Bellingham na karcie Pro Elite Chrome X no dwie mega karty wpadły chyba po jednej i drugiej stronie coś było, bo tutaj były trzy saszetki i wpadł Haaland, a teraz tutaj zacząłem i też wpadł Bellingham więc myślę, że w każdym chyba coś było eee, co dalej mamy trenera Atalanty na karcie Crystal i Lukaku Kings of Europe Roma i zostaje nam Ostatnia saszetka. Czy coś tutaj się zmieni? Global Gamer Mitoma Brighton Sporting Diomande Breakthrough Baller Dumfries Away Kit, Inter Caicedo Limelight Real Diani Limelight Lyon Tierney Real Sociedad Mazraki Bayern z Milano Awaki Theo Hernandez, no i Robert Lewandowski wyrównuje stosunek teraz bramek 3 do 3, Pitchside side. I kolejna piękna karta to Energy. Mamy Lautaro Martineza z Interu. Trzy takie piękne karty udało się trafić do tego Fulkruk, men of the match Heritage Borussia. I Ostatnia karta, Leon Gorecka, Kings of Europe, Bayern, czyli nie ma rozstrzygnięcia, moi kochani. 3 do 3, takim wynikiem kończy się pojedynek, ale to akurat jest najmniej ważne, moi kochani, te karty, które wpadły. Niesamowita sprawa. Dwa razy chromy, Bellingham i Halland. Patrzę jeszcze, czy nie ma czasem limitów, bo też z limitami są. I Energy. Lautaro Martinez, te też są w limicie, więc trzeba wszystko sprawdzać, patrzeć dobrze. Ok, dajcie znać, co myślicie odnośnie tych ekopaków z nowej kolekcji. No dla mnie mega, mega edycja, jedna z najładniejszych, jakie zbierałem ogólnie, więc jestem ciekaw Waszych opinii i komentarzy. No i zapraszam Was za parę godzin na odcinek z otwierania całego. Display boxa na dużym kanale 36 paczek, więc będzie się działo. Okej, okay, moi kochani, to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.